Cześć grzybofile! Witam Was 8 września z okolic Międzyzdrojów, a właściwie z pomiędzy Międzyzdrojów i Świnoujścia. Zresztą trasę łączącą te dwa miasta słyszycie zapewne jeszcze w tle, ale to mam nadzieję nie potrwa długo, ponieważ wchodzimy sobie właśnie w głąb lasu, kierując się na styk tego właśnie lasu i okalających go chyba mokradów, w każdym razie łąk. Wyglądają troszkę na podmokłe, ale tylko na zdjęcia satelitarne patrzyłem, więc nie wiem jak to będzie wyglądało, ale liczę, że tam będziemy mieli wrzosowiska i ten teren właśnie już poza lasem jest objęty parkiem narodowym, więc tam sobie grzybów oczywiście zbierać nie możemy, natomiast tutaj w tej części, która jest lasem, możemy jak najbardziej, więc mam nadzieję, że coś się uda znaleźć. Stali moi widzowie wiedzą, że jestem nad morzem już od paru dni. Wypad mój do lasu sprzed 2 dni zakończył się zresztą całkiem niezłym efektem. To był krótki spacer. Udało się nazbierać trochę młodziutkich, pięknych, dorodnych podgrzybów brunatnych, czyli dawnych podgrzybków brunatnych i prawdziwków. Przez te 2 dni, które nas dzielą od tamtego momentu, co prawda nie padał deszcz, ale wydaje mi się, że może nie być najgorzej. Zresztą nawet wchodząc tutaj do lasu natrafiłem na wielkiego przewróconego prawdziwka, na parę gołąbków, więc pierwsze grzyby już wypatrzyłem. Teraz czuję sromotniki. Sromotniki bezwstydne, czyli sromotniki smrodliwe inaczej. Myślałem, że widzę podgrzyba brunatnego. W każdym razie trzeba się porozglądać. Tu co prawda, jak widzicie, na razie mamy bardzo wysokie paprocie, w które się pchać nie będziemy. Natomiast liczę, że trochę się to może zmieni, im głębiej wejdziemy w las. Już tutaj widzę, że jest nieźle. Tych paproci tam głębiej w lesie jest coraz mniej. Chociaż tutaj się pojawia trochę drzew liściastych, widzę. No ale nic, spróbujmy. Dajmy szansę temu lasowi. Niezależnie od tego, czy znajdę ten konkretny gatunek, który sobie znaleźć tutaj wymarzyłem, czy po prostu będzie to zwykłe grzybobranie standardowe z nastawieniem na jadalne grzyby o hymenoforze rurkowym, czyli prawdziwki, czy podgrzybki, czy podgrzyby. Teraz obecnie, jeżeli chodzi o podgrzybka dawnego brunatnego, zobaczymy. Myślę, że dam sobie dziś tak ze 3-4 godziny, więc zdecydowanie dłużej planuję dzisiaj tutaj się rozglądać niż poprzednio. No i mam nadzieję, że też dzięki temu będą to jeszcze większe zbiory niż poprzednio. Pogoda dopisuje, jest cieplutko, ale tak w sam raz, 20 stopni na plusie, słońce, przyjemny wrześniowy dzień. Należą Wam się zresztą wyjaśnienia, dlaczego akurat wrzosowisk tutaj pożądam najbardziej, jeżeli chodzi o tereny do poszukiwań grzybów. Mianowicie, jak już Wam wspominałem zresztą w moim poprzednim filmie stąd, sprzed 2 dni, mam tutaj taki jeden cel, znalezienie rzadkiego stosunkowo, nadal rzadkiego, chociaż bardzo się rozprzestrzeniającego w Polsce gatunku grzyba, który regionalnie oczywiście bywa częsty i rozpoczyna on swoją ekspansję w naszym kraju, ponieważ jest to przybysz zza oceanu, od właśnie naszego wybrzeża. Możecie zgadywać, o jaki gatunek chodzi. Ja na razie nie zdradzę, potrzymam w niepewności, bo też nie wiem, czego znajdę dziś. No ale będzie to taka pierwsza, poważniejsza moja próba spotkania tego gatunku i pokazania go Wam. No nie licząc oczywiście przedwczorajszej, ale to był tylko krótki rekonesans. Dlatego też ze względu na to, że to ten konkretny gatunek mnie najbardziej tu interesuje, to tak bardzo się nawet nie martwię stosunkowo późną porą, tym, że mamy godzinę 13:30, że jesteśmy w pobliżu stosunkowo dużego miasta, jakim są Międzyzdroje, a tym bardziej Świnoujście, trochę bardziej odległe. Bo akurat jeżeli chodzi o ten gatunek, to jest on wciąż na tyle mało znany, że nie zakładam, aby był masowo zbierany. Przepraszam, czuję, jakbym był cały w pajęczynie. Dajcie mi chwilę, muszę się ogarnąć. O ile więc zakładam, że podgrzyby czy też prawdziwki mogą być faktycznie wyzbierane. No bo cóż, jest to jak najbardziej prawdopodobne, tym bardziej, że to zaledwie 3 dni po weekendzie. Od tego czasu wiem, że na pewno w tym czasie nie padało, odkąd tu jestem, więc też
mogły nowe owocniki nie wyrosnąć ponad te wyzbierane w miniony weekend. To jest jak najbardziej możliwe. Z tym się muszę oczywiście liczyć. No ale skoro nie mam nastawienia jakiegoś na olbrzymie zbiory, jakiejś presji, że muszę coś nazbierać i zapełnić ten niewielki kosz, który dziś ze sobą mam, no to tym bardziej wszelkie niespodzianki, wszelkie zdziwienia mogą być tutaj tylko pozytywne. Jeżeli jednak nazbierać się coś uda. Dla jasności dodajmy, że mimo iż ten gatunek, którego dziś poszukuję najbardziej, rozpoczął swoją ekspansję w Polsce właśnie od naszego wybrzeża, to akurat nie od tej jego części. I z informacji, do jakich dotarłem, nie natrafiłem na żadne opublikowane, znane stanowisko tego gatunku właśnie w województwie zachodniopomorskim, w którym się znajdujemy. Więc nie ma pewności, że on tutaj w ogóle już jest. A w Polsce jest od roku 2014. On się zresztą pojawia nawet już w województwie świętokrzyskim, w centralnej Polsce, chyba nawet na Podlasiu, więc ewidentnie poszerza się jego krąg występowania. Więc dlaczego by nie w tę stronę, zwłaszcza że w Niemczech również występuje, a więc jeszcze bardziej na zachód niż my się teraz znajdujemy. Zarówno na wschód od nas w Polsce na wybrzeżu, jak i właśnie na zachód. Mamy tutaj taki pas bezdrzewny, tylko z trakcją, no i z drogą. Do tej drogi próbowałem, szczerze mówiąc, dojechać, ale się nie udało. Tam w oddali, na wprost, przecinają, a właściwie nad nią się znajduje trasa biegnąca ze Świnoujścia do Szczecina. Natomiast tu, jak pójdziemy sobie w głąb, no to właśnie powinniśmy mieć kolejną część tego leśnego masywu i dopiero za nią będzie już łąka i Woliński Park Narodowy. Więc jeszcze tutaj swobodnie mogę sobie się rozglądać za grzybami. O, przestraszyłem się, myślałem, że to jakiś wąż, a to tylko ślimak. Ten fragment terenu akurat jest trochę trudny. Z tamtego kierunku przyszedłem i tu sobie bokiem może ominę ten fragment lasu, bo tu się ciężko idzie. Są fragmenty drzew pod tymi trawami. Sam teren jest bardzo nierówny i no nie jest to zbyt wygodne. A tu taka ciekawostka. Myślelibyście, że to jest pniak. Brzozowy pniak. Tymczasem jest to sama kora. Bowiem w środku jest zupełnie pusty. Tylko taka skorupa została. Ominąć tych chaszczy jednak się nie daje, więc mam nadzieję, że one się w końcu skończą, bo naprawdę nie idzie się tędy zbyt łatwo. Wydawałoby się płaski teren, co tutaj może pójść nie tak, ale jednak bardzo wolne tempo przez samo jego ukształtowanie, poza tym i tak przecież żadnych grzybów nie sposób tutaj wypatrzyć. A tu mamy pająka, jeżeli nie macie arachnofobii, to proszę bardzo. Oto i pająk. Bardzo dużo tutaj pajęczyn zresztą jest. Co chwila w jakąś wpadam. Dobrze by było znaleźć tutaj jakąś drogę, którą mógłbym wejść w głąb tego lasu i poszukać bardziej właśnie wrzosowych jego fragmentów. Bo jeśli się to nie uda, no to chyba będę musiał zrobić odwrót do tego pierwotnego fragmentu lasu. Tam nie było aż tak trudno maszerować, a pająków naprawdę jest tu pełno. Zatrzęsienie pająków i pajęczyn. Tym sposobem mam już pierwsze grzyby w koszyku. Koszyku niewielkim, ale pewnie wystarczy. Zresztą mam oczywiście w razie czego też płócienną torbę, gdyby jednak to grzybobranie się okazało owocniejsze. No i tu mamy kolejny owocnik pod grzyba brunatnego. To się trzeba dokładnie porozglądać, bo oczywiście ten gatunek grzybów bardzo masowo może sobie rosnąć. I widzicie, tutaj w trawie kolejny się skrywa. Tutaj następne dwa. Tutaj jeszcze. No świetnie, na takim małym skrawku terenu mam szansę naprawdę troszkę ich nakosić, że tak powiem.
Zresztą nie tylko ze względu na podgrzyby brunatne ten teren mi odpowiada. To jest jednak skraj lasu, bo tu już mamy taką polankę. Więc teren też taki, no, ala wrzosowiskowy, powiedzmy. Świetlisty w każdym razie. A w takich miejscach rośnie też maślak pstry, którego zbierałem w poprzednim moim filmie sprzed 2 dni i również wam pokazywałem. I wspominałem wówczas, że właśnie maślak pstry jest gatunkiem również bardzo lubiącym wrzosowiska. Tak jak gatunek, którego dzisiaj najbardziej poszukuję. Tenże tajemniczy, którego nazwy jeszcze wam nie zdradzam. Więc może jestem na jego tropie, kto wie. Zresztą gdybyście się chcieli więcej o maślaku pstrym dowiedzieć, to serdecznie was zapraszam do mojego internetowego atlasu grzybów grzybofil.pl. Możecie tam sobie zobaczyć też, jak on wygląda w zestawieniu z cechami podobnych gatunków. Ewentualnie możecie sobie też zobaczyć porównanie moje filmowe, które zrobiłem maślaka pstrego z maślakiem sitarzem w zeszłym roku w Iwkowej na osobnym nagraniu. Swoją drogą, poza podgrzybkami, mamy tutaj istne zatrzęsienie tęgoskórów, a te gatunki mogą iść w parze. Nie dokładnie te oczywiście, bo mówimy wtedy o zupełnie innym gatunku podgrzybka, a mianowicie podgrzybek tęgoskórowy, którego wam jeszcze nie pokazywałem i marzyłoby mi się kiedyś jego znalezienie do nagrania. Pasożytuje sobie właśnie na owocnikach tęgoskóra. Skoro tęgoskórów tu jest tak strasznie dużo, to kto wie, może dziś będzie dane mi ten gatunek również znaleźć. No ale może nie ma co tak się nastawiać i dorzucać kolejnych, coraz ambitniejszych planów do i tak mało realistycznego planu pierwotnego znalezienia tego właśnie przybysza zza oceanu. Wierzcie lub nie, ale znalezienie podgrzybka tęgoskórowego byłoby naprawdę jeszcze ambitniejszym planem, bo podgrzybek tęgoskórowy faktycznie oficjalnie należy do rzadkich gatunków, a ten pierwotny, tajemniczy gatunek jest po prostu u nas nowy, dlatego jeszcze na nie tak wielu stanowiskach jest spotykany, ale ewidentnie wykazuje się dosyć szeroko zakrojoną ekspansją w naszym kraju. Więc akurat tutaj większym zaskoczeniem, większą rzadkością mógłby być podgrzybek tęgoskórowy. Tak czy inaczej, cokolwiek ciekawego i rzadkiego tutaj znajdę, to będę bardzo zadowolony. Tak czy inaczej, wrócimy sobie w ten pierwotny sektor lasu. Nie będę szedł w stronę Parku Narodowego, bo jednak tam na początku nie było tak źle, jeżeli chodzi o łatwość przemieszczania się, a szanse na sukces wcale mniejsze nie muszą być. Co najwyżej będziemy mieli troszkę hałasu z szosy, która biegnie tam na skraju lasu. Ale cóż, priorytetem są ciekawe grzyby, więc może warto się poświęcić. I witajcie w pierwotnej części lasu. Pierwotnej w sensie położonej po północnej stronie tej przecinki, tej drogi pośród masywu, biegnącej przez środek masywu. Jak widać, na razie mamy sosny i brzozy, a nie same sosny. Ale to też nie szkodzi. Wręcz przeciwnie. Może być jeszcze ciekawiej, jeżeli chodzi o różnorodność gatunkową grzybów. Naprawdę całkiem przyjemny sektor lasu. W miarę łatwy do eksploracji. Tragedii w każdym razie nie ma, jeżeli chodzi o przejrzystość podłoża. No i sam jestem ciekaw, co tutaj znajdziemy, bo naprawdę struktura lasu pod kątem gatunków drzew jest, jak na tę okolicę, mocno zróżnicowana. Trochę, poza oczywiście sosnami i brzozami, jest trochę świerków, trochę jodeł, więc kto wie, może jakieś ciekawe gatunki jeszcze tutaj się pojawią na trasie moich eksploracji. Wydawać by się mogło, że ten las jest suchy, ale mimo wszystko coś w nim rośnie. Co chwilę na jakiś gatunek grzyba natrafiam. Jadalny bardziej lub mniej mnie ciekawiący, ale ewidentnie grzyby rosną. Nie jest najgorzej. Trzeba tylko szukać. Owa różnorodność daje zresztą o sobie znać w postaci kolejnego jadalnego gatunku grzyba.
W tym przypadku jest to muchomor rdzawo-brązowy, czyli jeden z najpospolitszych jadalnych gatunków muchomorów. Gdybyście z tym gatunkiem się chcieli też zapoznać, to również zapraszam do jego szczegółowego opisu w moim internetowym atlasie grzybów grzybofil.pl. Tym jednym gatunkiem mógłbym właściwie spokojnie wypełnić ten stosunkowo niewielki koszyk, bo naprawdę jest ich tutaj sporo, sporo owocników muchomora rdzawo-brązowego, ale ja nadal liczę na owocność zbiorów bardziej podgrzybkowo-prawdziwkowych. Mamy naprawdę przyjemny las. Nie ma co narzekać. Trzeba szukać. Co prawda mogłoby być ciszej, jeżeli chodzi o faktycznie odgłosy szosy, które chyba również wy dostrzeżecie na nagraniu. No ale cóż, i tak jest pięknie. Ważne, że mamy duży masyw leśny, przynajmniej teraz w środku tygodnia bezludny, pusty, jeżeli chodzi o grzybiarzy. No i nieobjęty parkiem narodowym, co najważniejsze w tym przypadku, w sytuacji, w której planujemy zbiory. No i w ogóle w sytuacji, w której planujemy na przełaj chodzić po lesie. Spójrzcie, jak ładnie. Piękna sprawa, nawet takie powalone drzewa, nieuprzątnięte. A tutaj mamy kolejne tęgoskóry. Mówiłem, że jest ich tutaj pełno. A skoro jest tak pełno, to może, no, że czasem na którymś z nich uda się znaleźć podgrzybka tęgoskórowego. Spójrzcie, jak tu ładnie. Naprawdę mnie cieszy, że nie są to takie stereotypowe lasy jednolicie sosnowe, tylko właśnie urozmaicone dosyć wyraźnie. No i grzybowe. Niezmiennie grzybowe. Zobaczcie. Kolejne maślakowe stanowisko. Nie są to już jednak maślaki pstre, lecz maślaki sitarze, czyli mniej wartościowy gatunek pod kątem walorów kulinarnych. Zresztą możecie sobie zapoznać się z porównaniem tych dwóch gatunków maślaka na moim osobnym filmie. W zeszłym roku takie zestawienie sporządziłem. Choć dominują tutaj brzozy, to sosny nadal oczywiście są, a skoro tak, no to mamy kolejne podgrzyby brunatne, kolejny owocnik. Choć w sumie już z mojego poprzedniego nagrania sprzed 2 dni mogliście się przekonać naocznie, że wcale podgrzyby brunatne nie wymagają tylko sosen do swojego występowania. Jak najbardziej pod drzewami liściastymi również mogą sobie rosnąć. No ale akurat niekoniecznie pod brzozami. Patrzcie, jaki mech. Jak cudownie się ugina. A pośród tych mchów pełno tęgoskórów. No i jesteśmy już coraz bliżej szosy, co niestety słychać. Może was zdziwić, dlaczego szukam grzybów aż tak blisko drogi. Przecież tutaj na pewno grzybiarze chodzą wzdłuż szosy, gdzie najtrudniej zabłądzić. Ale powiem wam, że najciemniej czasem pod latarnią. W takich miejscach najczęściej odwiedzanych przez grzybiarzy jak najbardziej. Grzyby przecież również rosną, zwłaszcza, że mamy środek tygodnia. No i widzicie, kolejne jeden czy dwa, nie jestem pewien, ale chyba jeden owocnik podgrzyba brunatnego. Tam już w gorszym stadium, stadium rozkładu, kolejny. A ten jednak jest podwójny. Jeden kapelusz, ale jednak trzony są dwa. Tu zresztą są kolejne dwa. Jeden i drugi. A, trochę zasłoniłem, zrobiłem cień. No to trzeba się rozglądać. No cóż, spektakularnego sukcesu nie ma, ale narzekać też nie mogę. Troszkę podgrzybów się udało nazbierać, więc nie jest wcale źle. Myślę, że na dziś to już wystarczy. Biegnie już 3 godzina moich dzisiejszych poszukiwań grzybowych. Natomiast następnym razem spróbujemy sobie poszukać grzybów po drugiej stronie tej drogi, a więc po tej stronie lasu,
która styka się bezpośrednio z morzem. Tak więc w końcu na trzecim moim nagraniu z nadmorza pokażę Wam właśnie morze. Aby nie przegapić więc kolejnego mojego nagrania, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i kliknięciu w dzwoneczek. Będzie mi również miło za komentarz i łapkę w górę. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia wkrótce. Cześć!